Serdecznie dziękujemy za wsparcie i dofinansowanie Urzędowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz firmom zaangażowanym w pomoc naszemu klubowi. Firmie Erbedim, której korzenie sięgają lat 40., początkowo jako część przedsiębiorstwa państwowego, potem jako samodzielna jednostka gospodarcza w obecnej formie pod nazwą Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Erbedim. Firma może pochwalić się setkami kilometrów wybudowanych dróg, ulic, placów, parkingów i innych obiektów infrastruktury. Firmie ZCB Owczary, produkującej najwyższej jakości budowlane wyroby ceramiczne Termoton, które łączą w sobie tradycję oraz najnowocześniejsze i innowacyjne metody produkcyjne, powstają dzięki zaangażowaniu inżynierów i pracowników zakładu ZCB Owczary. Centrum Medycznemu Allergen, które mieści się w Piotrkowie Trybunalskim na ulicy Juliusza Słowackiego 1 i skupia najlepszych specjalistów z dziedziny alergologii, pediatrii, immunologii, dietetyki klinicznej, dermatologii, reumatologii, genetyki, parazytologii i chorób wewnętrznych. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem wszelkich chorób alergicznych, schorzeń jelit, zakażeń pasożytniczych, boreliozy oraz chorób o podłożu autoimmunologicznym i genetycznym. Wiet, zespół szkół zaocznych, placówka z uprawnieniami szkoły publicznej, która przede wszystkim dba o to, aby nauka w szkole kojarzyła się z rzetelnością i najwyższą jakością. Współpracuje wyłącznie z doświadczonymi nauczycielami, posiadającymi wieloletnią praktykę zawodową. Może pochwalić się bardzo wysoką zdawalnością egzaminów przez jej słuchaczy. Czas nas jeste to pizzeria, w której można delektować się niepowtarzalnym smakiem włoskiej pizzy w okresie letnim. Na gości czeka ogródek piwny, gdzie w cieniu parasola można wypić schłodzone piwo i zjeść oryginalną pizzę, orientalną szarmę lub zawsze świeże sałatki oraz smakowite lody. Zapraszamy wszystkich kibiców zielono-biało-niebieskich na pyszną pizzę do pizzerii Siesta, ulica Matejki 5, telefon 506-293929. Klinice fizjoterapii, ortopedii i rehabilitacji Fjord Clinic, której gabinet diagnostyczno-terapeutyczny oraz komora normobaryczna mieści się przy ulicy Folwarcznej 11 w Piotrkowie Trybunalskim. Klinika zajmuje się m.in. leczeniem bólu i dysfunkcji kręgosłupa. Faber Reklama, firmie zajmującej się produkcją ulotek, wizytówek, katalogów, która w swojej ofercie ma także wydruki wielkoformatowe, takie jak tablice informacyjne, plafony podświetlane, banery, roll-upy. Oferuje również odzież oraz kubki z nadrukiem. Firmie Vitro Certech, działającej w branży materiałów budowlanych, siedzibą znajdującą się na ulicy Szklarskiej 6 w Piotrkowie Trybunalskim, firma posiada wysoki poziom wiedzy i kompetencji wynikający z wieloletniej działalności w branży. Zapewnia swoim klientom spełnienie oczekiwań i realizację powierzonych projektów. Restauracja Relax, działającej w budynku hali sportowej o tej samej nazwie, która serwuje pyszne dania kuchni polskiej i nie tylko. Zamówicie je codziennie na miejscu lub z dowozem. W restauracji Relax zorganizujecie także niezapomniane imprezy okolicznościowe. W firmie Masterglass Jarosław Zimny, wykonującej balustrady i grafiki szklane, zabudowy ze szkła, kabiny prysznicowe, lustra oraz inne usługi szklarskie. Przychodni Sadowa, mieszcząca się przy ulicy Łódzkiej 40A w Piotrkowie Trybunalskim, w której jednym z lekarzy jest nasz bardzo pomocny i wierny kibic, pan Arkadiusz Stasiewicz. Wszystkim sponsorom i osobom zaangażowanym w pomoc naszemu klubowi serdecznie dziękujemy za wsparcie.
We'll be right back.
honor z zwycięstwem. 15 lutego 1951 powstał klub dający tym osiedlom nadzieję. Tu wiara za sterem nie pozwala nigdy wątpić. Tu ma welka do domeny piotrkowskiej Polonii. Trudne początki, wzloty i upadki, to były dzieje drużyny z okolic bawełnianki. Dziś stają w szranki, by walczyć o zwycięstwo, gotując swoją obrętą piłkarskie piekło. Jak granat za wleczką na dawnym nowym świecie, silny dopis wygraną idą zawsze w duecie. Zapomnij o budżecie, oddanie wyznacza wartość. W zwątpieniu wyznaczne jest z czerwoną kartką. Emocje nie dają zasnąć jak tabeli liderowi. Nowy rok, początek tej zwycięskiej drogi. Wysokie progi, inaczej sukcesów fala. Krótka historia ekipy z piotrkowskiego Bugaja. Te barwy zielono-biało-niebieskie z Borniewskiego 18, tam chwała i serce, honor w zwycięstwie, walka do końca. 97-300 to piotrkowska Polonia. Znam proste barwy zielono-biało-niebieskie z Borniewskiego 18, tam chwała i serce, honor w zwycięstwie, walka do końca. 97-300 to piotrkowska Polonia. To trzy kolory, tak samo jak trzy litery. To dawka futbolu uwalniana do atmosfery. Nie istnieją walkowery, zawsze bują laury, bo miasto tego klubu to Piotrków Trybunalski. Najlepsi punktacja, natomiast zwycięzcy PKS, PTB, zielono-biało-niebiescy. Nie ma konkurencji, nigdy nie idziesz sam. Są szybcy i celni, tak jak w ruchu bram. Ej, adres już znasz, sprawdź dokładnie ten obszar. Tu na wyzwolenia powstała nowa Polonia. Oddana widownia i nieustanne wsparcie. Zawsze pełny stadion z kibicami w transie. To już nie upadnie na rodziny nowej siły, bo serce Piotrkowa ma to swoje podwaliny. Nie czekaj ani chwili, wbijaj do Mekki kibica. Broniewskiego 18, to właśnie ta ulica. Proste barwy zielono-biało-niebieskie z Borniewskiego 18, tam chwała i serce, honor w zwycięstwie, walka do końca. 97-300 to piotrkowska Polonia. Znam proste barwy zielono-biało-niebieskie z Borniewskiego 18, tam chwała i serce, honor w zwycięstwie, walka do końca. 97-300 to piotrkowska Polonia.